Witajcie serdecznie. Następny odcinek serii Minecraft na wodach technicznych. Na samym początku Lucky Bloki. Otwieramy sobie, zobaczycie co mi wypadło pomiędzy odcinkami w Lucky Blokach. Ale w pierwszej kolejności chciałem pozdrowić serdecznie Kamila, który ogląda całą serię Minecrafta na modach i tutaj komentuje. Dzięki Kamil, dzięki, że jesteś z nami, że oglądasz mnie. Tutaj czasami Bardot wpada, więc mówię dlatego w liczbie mnogiej. A zaraz przejdziemy do następnej serii, tym razem już maszynki Zaplighted Energetics, jeszcze jeden Lucky Block, zobaczcie co mi wypadło. Wypadły perełki endowe, naprawdę to będziemy wreszcie mogli zrobić fajne maszynki, bo ja tam metków zabijać nie potrafię, więc ostatni Lucky Block i przechodzimy już do nowego odcinka. Dzisiaj spróbujemy ponownie maszynki. Spróbujemy coś zrobić z modu Applied Energetics, ale jeszcze krótka taka historia, co się wydarzyło pomiędzy odcinkami. Byłem trochę w jaskiniach. Udało mi się znaleźć trochę diamentów. 3 czy 4 diamenty trafiłem w świątyniach, które znalazłem, więc tam w skrzynkach na dole znalazłem sporo, 4 diamenty, a reszta kiedyś tam w czwartej czy w piątej jaskini udało mi się znaleźć resztę. Perły endowe i oczka z endu to przed chwilą oglądaliście filmik, z Lucky Blocków mi wypadło, trochę mossy kobla i kryształy, które będziemy właśnie wykorzystywać teraz w maszynkach z Applied Energetics. Co tutaj się zmieniło? Postawiłem taką maszynkę jak Zagmil. Ona się przydaje. Pamiętacie, że Lucky Bloki czasami są zbudowane z takiego jakby panteonu z kwarcu. I można ten kwarc, schodek albo blok włożyć i z tego się robi nether kwarc. Więc na razie nie byliśmy jeszcze w netherze. Zrobiłem takie sobie zejście, bo już te maszynki powoli tu się nie mieszczą. Zrobiłem sobie zejście w dół, taki magazynek i zbudowałem jeszcze magnetic dynamo, silnik, który będzie dawał energię na lawę, żeby już wreszcie nie tracić węgla, żeby te, raczej wody nie tracimy, ale najwięcej tego węgla po prostu idzie, ciągle trzeba wkładać, żeby to zasilać, a tak to tylko będziemy musieli sobie zbierać lawę. Dobrze, w pierwszej kolejności, żeby cokolwiek zrobić z Applied Energetics, musimy znaleźć meteoryty. W meteorytach, w środku meteorytu są takie specjalne jakby wzorce służące do wyrabiania chipów, więc ja sobie trochę pochodziłem, widzicie, Meteo 2, Meteo 4, Meteo i tak dalej, i tak dalej. Trochę tych meteorytów znalazłem i teraz musimy się tam przejść i spróbować wyciągnąć te matryce, bez których nie ruszymy. Ale w pierwszej kolejności chciałem zrobić sobie trochę lepszy kill-off, bo takim zwykłym stalowym nie przebijemy się przez ten skałę tego meteorytu. Z Dark Steel. Dark Steel też bardzo fajna, bardzo fajny surowiec. Można go... O, czy tutaj będę go widział? Dark Steel. O, dobrze. Można go zrobić. W alloysmelterze żelazo, węgiel i obsydian. No, na razie obsydianu nie mamy, ale znalazłem kilka, czy to w jaskini, czy to w jakichś skrzynkach, więc mamy. Zrobimy sobie jeden kilofik właśnie po to, żeby spróbować przebić się do... żeby się przebić do tych meteorytów i wyciągnąć te wzorce. Dobrze, zrobię sobie trochę porządku. Tutaj tak, widzicie, że tego kwarcu jest dużo, bo wykorzystywaliśmy go, przerabiałem go z tych bloków. Dobrze, to teleportujemy się, waypoints, meteo pierwsze, teleport. Są cztery takie szabloniki. Gdzie jest meteorit? A, tutaj, o, jest tam, trzeba tam się przedostać. Dobra, dobra, o, tam pod górę będzie trzeba iść. Dobra, spróbujemy tutaj. Może tędy przejdziemy, o, o, o.
Krowa, 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 krowa. Też z Lucky Bloków wyskoczył mi taki fajny miecz. Ile on zabija życia? Ile on zabiera? Teraz poczekajcie, zobaczymy. 10,25, Unbreaking 3, Fire i tak dalej, Sharpness 5, ale niestety stalowy, więc kilka uderzeń, niby z Unbreakingiem, ale też za bardzo tutaj, więc używam go tylko w ostateczności. Dobra, musimy się tutaj wbić, lepiej na samą górę, mamy tam trochę kobla, gdzie jest nasz kilofik, ten najlepszy, mięsko tu sobie odłożymy. Dobra, sobie tutaj stajemy. To jest po środku meteorytu. Trzeba gdzieś środeczek wybrać sobie. Czyli to będzie tu gdzieś. Ok, no i trzeba się przebić. Później będzie skrzyneczka i w skrzyneczce. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest. Silver Nugget. I Inscriber Calculation Press. Prasa. No i niestety, musimy grzać do następnego meteorytu. Musimy 4. Meteor 2. Teleport. O, tutaj jest. Zalany trochę wodą. O, jest trochę węgla. Musimy się znowu podstawić. O, ten taki mniejszy tu, tu chyba będzie, dobrze. I już jest skrzynka. Inscribe Engineering Press, Calculation Press. No to dobra, a co tam jeszcze jest? Tin Nuggets, a nie wiem, czy to będzie warte, dobra. Teleportujemy się. Tak, zobaczmy, czy to będzie rzeczywiście jaskinia. Jaskinia to nie. Jaskinia 2, bo ja tam pomyliłem. O, cześć krowa. O, tu mamy świątynię, ona już jest... ona już tam zobaczyłem, co było na dole. A jaskinia 3? O, to nie jaskinia 3, tylko meteoryt. Zobaczymy. Czy tutaj coś jest? Może już by to nam wystarczyło i moglibyśmy robić sobie już jakieś pierwsze maszynki, które musimy zrobić maszynki, żeby dopiero taką najfajniejszą rzecz, którą chcę zrobić na samym początku, czyli dyski, gdzie będziemy przechowywać wszystkie itemki, wszystkie rzeczy. Nie będziemy przechowywali tego w skrzyniach, będziemy przechowywali to na dyskach. Będzie taki specjalny jeszcze terminal, który, w którym będziemy... O, chyba się nie wbiłem. Krzywo jakoś. Gdzie są pochodnie, żeby rozświetlić sobie? Oj, po co wziąłem ten klucz? O, to nic nie rozświetla, no. Źle się tu jakoś wbiłem chyba. Dobra, to spróbujemy może obok. Ciemno, kurczę, jest, nie widzę. No popatrzmy, gdzie jest ten środek. A, możliwe, że tu. No nie, no raczej... No dobra, jeszcze raz spróbujemy. A, to tu byliśmy. O, jest skrzynka. O, są trzy. Wow, żeby tylko były. Mamy cztery. Raz, Logistic Press, Inscriber Silicon, Engineering i Calculation Press. Dobra, udało się w trzech i mamy... Wracamy do domku, już możemy coś robić. Coś pokraftować. Dobrze, pierwsza rzecz. Do wszystkich rzeczy i maszynek związanych z Applied najczęściej będziemy używali te kryształy. Są takie zwykłe kryształy, które bardzo często można spotkać. I najrzadsze są te załadowane, naładowane Charged Certus Quartz Crystal. Większość maszynek, żeby coś uruchomić, musimy mieć te kryształki naładowane i one się bardzo szybko kończą, więc warto sobie... A, jeszcze jedną rzecz zrobimy, która jest bardzo potrzebna.
trash, bo dużo rzeczy jest, których nie mogę gdzieś włożyć do skrzynek, a jest taka maszynka, która będzie nam to niszczyła. Trash, o właśnie. Stone, bricki i skrzyneczka. Skrzyneczka jak zwykle nie mamy, chyba. Dobrze. Tak, skrzyneczki nie ma. Dobra, stone jest tu. A, tu po co jak nie ma skrzyneczki, tak? A, super. Jest? Jest skrzyneczka, dobra. Drewno wraca tu, jeszcze raz. Stone tu. Jeszcze jest stone są gdzieś? A, tu stone są, dobrze. Kobelek naokoło. I w środku skrzyneczka. I mamy niszczarkę. O! Niszczareczkę już tam zrobimy na dole, będziemy wszystko się bawili, więc postawmy ją tutaj na przykład i to będziemy rzucali to, co nie chcemy. Tak, grzybka nie chcemy, tego nie chcemy, gold nuggets, o, dirt jest nam niepotrzebny, schodki chyba też nie. I dobra, i już tego nie mamy, czyli niszczareczka też się przyda. Dobrze. Odłożymy sobie tu drewno. Też sobie odłożymy. A, to jest inne drewno. Dobra, patyki. Dobra, pierwsze urządzenie. Charger. Który będzie nam ładował. Aha, jak ja to napisałem? Charger. Który będzie nam ładował te zwykłe kryształy, żeby były nam naładowane. Ale wymaga Pure Fluix Crystal albo Fluix Crystal. Jak się robi Fluix Crystal? Musimy jeden naładowany Charger Certus Quartz, jeden Nether Quartz i Redstone Dust do wody. I po chwilki się zrobią dwa kryształy, czyli jeden Charger Certus Quartz, Nether Quartz i Redstone Dust. Dobra, zobaczmy, czy to się uda. Skasujmy tutaj to wyszukiwanie, bo nam to podświetla. Bierzemy tak. Weźmy sobie dwa redstone. Jeszcze raz jak to było. Charger. Jeden, jeden, jeden. Nether Quartz, mamy netherek? Redstone, nether... Dwa, 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 dwa... Dobra. I gdzieś wodę trzeba znaleźć. Tutaj mamy, ale to weźmy jakąś taką... Mamy wiaderko, mamy. A, żeby to nas nic nie... Żeby to nas nic nie zaskoczyło. Sobie wejdźmy na spokojnie tu. O! I zróbmy sobie. O! Dobrze. A! I tu pająk jeszcze przyszedł od spodu, chciał nas załatwić. Dobra, i tu wrzucamy te po jednym, czyli dostaniemy cztery. Tak. O! Już mamy. Widzicie, automatycznie się czary zrobiły i mamy 4 Fluix Crystal. Dobra. Chargerek jest nam potrzebny. Łatwa sprawa. 1, 1. Żelaza. Ta maszynka nam jedna jest potrzebna. O, super. Idziemy ją zamontować na dole. Weźmy sobie 15 tych, żeby się zrobić ich z nich naładowane. Pierwszą wstawiamy sobie tutaj tą maszynkę.
Jak ją tutaj się... Czy ona jest podłączona? Zobaczmy. Nie. A dlaczego nie? Kluczyk. Podłączyła się? O. Tak? Tak dopiero się podłączyła? O, to tak będzie brzydko wyglądała? Nie można jakoś inaczej? Nie może stać? Dobra, poczekajcie. Dobra, zwykłym gilofem ją rozwalę. Może ją tu wstawmy na górę. O, na przykład tu. O, tak. O, jest, dobra. I tu po prostu wkładamy po kolei te nienaładowane. Wziąłem te kryształy nienaładowane? Nie. Ojej. Miałem 15 ich wziąć. A, bo jedną przestrzeń przesunęła. Dobra. Dobra. I do maszynki. O, tak. Już jest naładowany. I następne. Zwykłe. Jeszcze jest Certus Quartz Crystal. Jest, już jest Charged. O. Tu mamy naładowane, tu mamy te zwykłe. No. Jeszcze się ładuje, jeszcze. O, ten długo. Jak tam maszynka? O, już jest naładowane. I zwykłe. Kilka sobie zrobimy, tam 5 na wszelki wypadek. No już jest, dobra. I następne. Ile mamy tych naładowanych? 4, teraz będzie 5. Z 6 sobie włożymy i... Okej, okay, dobra. Dobra, zobaczmy do tej naszej całej maszynki. A, jeszcze potrzebny jest Inscriber, który będzie nam chipy robił. Inscriber, który musimy zbudować. Mamy Fluixa, nie mamy pistonków. Zróbmy zwykłe pistonki, a później dodamy slajmową kulkę. Kobel. Drewna trochę jeszcze jest. Żelazko. Raz. O, to przecież trzeba było, kurczę, po 2 robić. Ojej. Nie pomyślałem. Nie wiem, że drewna nie ma. No, na szczęście jest, ale już jest po prostu końcówka. Dobra. Jak to było? Ciach. Ciach. I dwie kulki i mamy 2 styki pistony. I to już jest prosta sprawa. Ciach, ciach, żelazo. Niewiele, ale jeszcze zostało. I jeden. I mamy inscriber, który też na dół przenosimy. Cześć, przesuń się, Hunter. Zabieramy ten. On już widzicie, jest naładowany. Zwykły. I teraz tak. Maszyneczkę położymy sobie tu. Podłączyła się. Podłączyła się. Jak tam nasza... No, będzie trzeba skoczyć po lawę. I jak to działa? Jedna płyta, która z tych płyt, w zależności od tego, jaki chip robimy, no, jakiś element, na przykład jakąś sztabkę i wtedy coś tam mamy wytłoczonego, tworzy nam się pierwszy chip na przykład. I teraz co będzie nam potrzebne? A właśnie, przydałoby nam się tutaj taki stół do robienia, żebyśmy powoli to wszystko przenieśli, a nie latali z tym góra-dół. Więc może rzeczywiście tu mamy te najważniejsze rzeczy. Dobra, to robimy tak. A
Albo tak, rozwalmy tą skrzynkę po prostu. Ciekawe, czy wszystko uda nam się... No tak, nic się nie uda nam się wziąć. Nie mamy skrzynki. Dobra. Słuchajcie, to przerwa mała, ja tutaj zrobię porządek, przeniosę to i będziemy kontynuowali, jak już wszystko będzie przeniesione i powoli zaczniemy tam robić całą robotę. To na razie. No, już jestem z powrotem, tak to sobie to... O, tutaj się następny naładował. Ustawiłem, trochę powkładałem badziwia, żeby sięgać. Dobra, czyli tak, mamy charger. Pierwsza rzecz, najłatwiejsza. 1K, dyski, które, na których będziemy zapisywali, no będziemy wrzucali te nasze wszystkie itemki, które zbieramy, czyli węgiel, te wszystkie tutaj, kryształy i tak dalej, i tak dalej. I na jednym takim najsłabszym dysku, który sobie zrobimy, ale nie jeden, ale dwa, można zapisać 1024 obiekty, czyli 1024 na przykład slime bole, 1024 miecze, i tylko 63 typy, czyli na przykład jeden typ to jest wiaderko, drugi typ to jest miecz, taki już kilof żelazny, kilof drewniany, to są zupełnie dwa inne typy obiektów, więc no takie przynajmniej dwa dyski na sam początek to jest minimum, żeby to sobie zrobić. Jak to się robi? Pierwsza rzecz, taka najtrudniejsza, a czy no, której jeszcze nie mamy, quartz glass, zwykłe szkło, pyłek kwarcowy. Czy mamy coś takiego jak pyłek kwarcowy? Jest. A wcześniej sobie zrobiłem. To wystarczy wrzucić do kwarc, ten, który rozbijaliśmy z tych bloków, do pulverizera i on to bez problemu zrobi. Dobra, robimy sobie trochę tego. Więcej troszkę. Szyby były. Raz, dwa. 8. Nie wiem, czy nam starczy. No, na razie nie mamy. To niech wystarczy 8. No i zaczynamy. Tutaj są kryształy, których mamy. Trzeba zrobić logic procesor. Jak logic procesor? Printred, no tutaj te elementy są, tam zobaczymy jak. Inscriber Logistic Press i złoto. Inscriber Logistic Press, Inscriber Logistic Press, złoto i do naszej maszynki, czyli Inscriber Logistic Press, jedno złoto i robimy pierwszy chip. A, to powinniśmy dwa takie zrobić, bo chcemy dwa dyski zrobić. Dobrze, tak, popatrzmy na to. Mamy to. Teraz potrzebny jest printed silicon. A jak, skąd my silicon zrobimy? Spulweryzowany z piasek. A czy mamy spulweryzowany pyłek piaskowy? Nie. Tak, bo to jest klej, czyli weźmy trochę piachu i trzeba do pulverizerka. No widzicie, że tego kurczę nie przeniosłem, tak jeszcze będziemy się trochę bawić. I dostaniemy z tego silikon. Silikon, dużo silikonu. Dużo silikonu chcemy. No, jest. Maszyna się tam jeszcze zrobiła się. Mamy trochę silikonu, dobra. Tego trzeba zrobić trochę dużo, bo pamiętam, że później też będą nam potrzebne. Czyli mamy to, nie mamy tego. Inscriber Silicon Press, mamy to. Inscriber Silicon Press, Inscriber Logistic Press, to nie, no to odłożymy, że nam się nie mieszało, a trzeba wziąć z tego. Inscriber
Jak to było? Inscriber Silicon Press. To bierzemy, to odkładamy. Tak. I tu włóżmy sobie tych 10 tych kulek, co mamy. Pojedynczo to trzeba będzie robić. Teraz nam się skończy. Jak tam lawa w naszej. No, słabo. Ciach. Zróbmy sobie 5, bo to później w tych najlepszych maszynkach będzie nam to też potrzebne. Niech się robi na maszynka. Zabieramy. A, to chyba kładziemy i on może stakować tutaj. Chyba może stakować. Tak, może stakować to. Niepotrzebnie tak to przenosiliśmy. Dobra, zróbmy trochę więcej. Jeszcze 3. Ciach. Ciach. Już będziemy, nie będziemy mieli takiego bałagan. Ale widzicie, no ciężko sobie poradzić. No mamy tych różnych rzeczy tak dużo, a tak to będziemy mieli w jednym miejscu pod, no można powiedzieć, jedno kliknięcie, będziemy mieli dostęp do wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy, znaleźliśmy. Dobra. I teraz znowu Printec Logistic, to już mamy. Redstone i Printed Silicon. Redstone jeszcze nam się przyda. Troszkę. A, okej, tak. Czyli to zdejmujemy. Mamy te dwa. A, pojedynczo. Jeden. I jeden redstone. To sobie zrobimy takie dwa, bo chcemy mieć dwa dyski. Chociaż mogłem od razu robić trzy, bo to naprawdę te dwa to będą tak na styk. No ale najwyżej później pomiędzy odcinkami zrobię. Mamy drugi chip. Dobrze, co teraz tutaj jeszcze nam potrzeba? A, najważniejsza rzecz. Czyli chip. Te zwykłe, chyba. I redstone. Jest, jeszcze raz coś takiego. Akurat. Tak, i redstone'ik, tak? Dobrze. Dobra. Mamy drugie. No i to już jest prosta sprawa. Wsadzamy dwa. Trochę redstone'a. Po dwa. Szkiełko kwarcowe. Raz, dwa. I stal, tak? Żelazo. Ciach. Mamy dwa dyski. O, nie stakują się. No i teraz taka trochę bardziej ME Drive, do którego wsadzamy, też jest trochę roboty. Zobaczmy, jak to zrobimy. Inscriber Engineering Press, to odłożymy. Inscriber Engineering Press, jedna. I diamencik, dwa diamenciki pójdą. Trochę ich na razie jeszcze jest, ale słabo to wygląda. Na szczęście, jak widzicie, udało się znaleźć w Lucky Blocku trochę oczek. O, już prawie nam się tu nic nie zmieści. To nam troszkę rozszerzy możliwości zbudowania innych maszynek. Ja myślę tutaj o Quarry, o takiej maszynie, która będzie szukała za nas, kopała za nas automatycznie, więc to naprawdę będzie fajna rzecz. I to samo, ten z redstone'em i printed silicon, którego sobie trochę więcej zrobiliśmy, pamiętacie? Nie zmieści się nam. Już jesteśmy zapchani.
Musimy coś sobie tu odłożyć. Co sobie tu odłożymy? Może slime bole nam są niepotrzebne na razie. Ale to nam się nic nie zwolniło. Co my tu możemy wyrzucić do śmietnika? Kurczę, wszystko jest potrzebne. Dobra, wiecie co? Zrobimy to tak nieładnie. Na razie wyrzucimy to tu i tu. O, żeby już nie przedłużać. Dobra, żebyśmy się nie pomylili, bo już nie pamiętam. Czyli okej, dobra. To co zrobiliśmy. Raz. Printed silicon, redstone, którego nie mamy tutaj, ale na szczęście jest miejsce. I po jednym. Dobrze, dobrze, dobrze. Ciach. Chip. Silikonik. Redstone. Dobrze, mamy już te dwa chipy zaawansowane. Co dalej? O, to jest, tak? To jest zrobione, ok. No i teraz kabelki. To będzie trzeba pure crystal. Bo te to mamy, ale tych nie mamy pure. Mogą być dwa krzywe, mogą być dwa krzywe. Jak to teraz zrobimy? O, proste. Certus quartz. Nether quartz. Nether quartz. Nie, albo. A. Pyłek. Pyłek. Pyłek z tego. Pyłek z nether quartza. Czyli dobrze. Czekajcie, to sobie odłożymy, to nie będzie potrzebne. Musimy się przejść na górę i zrobić pyłek. Z o z tego spulverizerować. Ile tego będzie potrzeba? Zróbmy sobie więcej tych kabelków. Dobra, dobra, dobra. Stop, 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 stop. Albo jeszcze tam okaże się, że więcej. Zobaczmy, ile tego jest potrzeba. A, mało, dobra. I glas, dobra. Dobra, to odłóżmy. Właśnie odłóżmy od razu, coś nam to przeszkadza. Po co nam to łopata? Po co to? O, tam lutują. Po co to? Po co węgiel? Piasek jest potrzebny. Dobra, to starczy. Bijcie, bijcie tutaj ich. Co tam z tym kabelkiem było? To jest nam potrzebne. Zobaczymy, czy nam się ten plan powiedzie. A to zwykłe szkło? Tak. Troszkę więcej tego zróbmy. O, 9 tych kabli. Odłóżmy to sobie. Mamy kable i teraz musimy z kryształkami to połączyć. Te kabelki łączymy z tymi. A ile mamy ich? Jeden tylko. Musimy iść dorobić ich. Musimy je dorobić. Czyli to było tak. Charged, redstone i. To chyba, tak? Te trzy rzeczy. Zobaczmy jeszcze raz. A to był ten piór, a my chcemy tego krzywego. Jeszcze raz. Charged quartz, nether, quartz i redstone. Po dwa sobie jeszcze zrobimy. Te. Dobra, do wody. Pająk tam pod spodem chodzi. Kurde. Możecie go załatwić. Co wy tak nic nie robicie? Dobrze, wrzucamy tak, dwa. Tych też 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 3, 2. O nie. O nie.
trafiłem. 7. Dobra, weźmy 3. 3 i redstone też. 3 też będziemy mieć po prostu trochę. O! Dobra. O, cześć. Chcesz tutaj coś porobić? Zapraszam, pomożesz. Tłuką go. Kabeleczki poproszę. A, one są już włożone. I teraz tak, raz, dwa. I tych śmieci się coraz więcej robi. Dobra. Kabeleczki, raz. To znowu jest dużo żelaza idzie, ale na szczęście żelaza mamy w brud. Nie jest to trudne, jak widzicie. Tylko część trochę maszynek i mamy dysk. Dysk sobie na razie wstawmy tutaj. Zobaczymy, czy on nam zadziała od razu. Kill off. Jeszcze potrzebny jest nam... Nie widzę, czy jest podłączony. Nie podłączony jest, ale dobra. Teraz można też włożyć te dyski tutaj. Nie jest podłączony, jeszcze jest taka jedna maszynka potrzebna. Dobrze, słuchajcie, to jest na razie na tyle. Tu jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz. Już 35 minut filmu, dlatego nie będę przedłużał. ME Crafting Terminal. O, właśnie to. Znowu to. Raczej to trzeba zrobić. No to wymaga tam trochę takiej zabawy, widzicie. Z FlowX DAS, znowu logistic procesorem. I to trzeba, widzicie, aż dwa zrobić takie. Trochę trzeba się z tym pobawić. Więc żeby już nie przedłużać, ja to przełożę na następny odcinek, albo zrobię pomiędzy odcinkami i już będziemy mieli gotową maszynkę. Przygotuję podstawowe te elementy i później zobaczymy się i zobaczyć, jak ta maszynka działa. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się. A, jeszcze na sam koniec. Szykujemy się tutaj z Bardotem na FIFA 17. Kilka dni zostało do zakupu. 23 września podobno już będzie można prawdopodobnie gdzieś kupić pełną wersję. My spróbujemy, korzystając z EA Access, pograć w pełną wersję kilka dni jeszcze przed w ogóle oficjalną sprzedażą, więc też jakieś odcinki podstawowe będą. Oczywiście też nie zapominamy o kartach Panini czy innych kartach, no bo Liga Mistrzów z Legią, no to trzeba chyba zbierać tą kolekcję, więc wszystkich zapraszamy, którzy pamiętają nas z otwierania kart, też będziemy się w to bawili. No, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.